Cześć. Starą metodą, jeżeli w sobotę jest ważenie, to w piątek przygotowujemy się do tego ważenia. Ja się przygotowuję, a to w ten sposób, że śrutuję słody. Chcę z czystym umysłem wsiąść rano na łóżko i sobotę rozpocząć od gotowania wody, a nie od śrutowania. Nie ukrywam, że jest to proces, który mnie troszeczkę nudzi, męczy. Proces, do którego używałem z reguły wiertarki, a teraz posługuję się ręczną robotą. Proszę. Także tym się posługuję w tej chwili. Powód jest lakoniczny. Okazuje się, że ten śrutownik to jest ten Crown. Nie wiem, chyba Brefermu. No, wygląda jakby był z żeliwa, ale to jest jednak odlew słaby i używałem przez jakiś rok, śrutując różnego rodzaju słody, twarde i miękkie, czyli wiertarką wolnoobrotową na wkręconą śrubę w mimośrut. Jednakże summa summarum wyszło na to, że śruba z czasem się wyrobiła od uchwytu na wiertarce. I trzeba było ją zmienić. Nie pytajcie, jakie katorgi wtedy przeżyłem. Śruba się generalnie pięknie sfrezowała na błyszcząco, właściwie wypolerowała, gwint zniknął dawno. No i wykręcenie jej z... No teraz już tego nie pokażę, ale z mimośrodu, który jest nagwintowany gwintem wewnętrznym w środku, było praktycznie równoznaczne ze zniszczeniem tego właśnie tej części. No nie da się ukryć, że ten śrutownik jest przystosowany do ręcznych jakby operacji śrutowania, a nie mechanicznych. Człowiek sobie próbuje ułatwić, ale czasami to nie wychodzi na dobre. Dzisiaj przed nami jest przygotowanie do Sweet Sherry Milk Stout. To będzie piwo, które będzie ważone w dniu jutrzejszym. Będzie to piwo w krótkich żołnierskich słowach. Ciemne, słodkie, treściwe, pełne, bogate, mleczne, z odrobiną wędzonki, bo mam tutaj słód. No, generalnie gdzieś tutaj jest słód, który jest wędzony dymem z czereśni. On daje wędzonkę taką dymną. No, generalnie wędzonkę właśnie. Ja w sumie waham się cały czas, czy go tutaj zastosować. Słód diastatyczny, ciekawy rodzaj słodu. Monach nie. Krystal 160, płatki różnego rodzaju. Fawcet Black, Pale Chocolate. No jak na złość teraz tego słodu jest. Słód Cherry 810 EBC Breeze USA. Amerykański słód wędzony na drzewie wiśniowym, intensywny i szlachetny aromat wiśniowego dymu. No i tak muszę powiedzieć, jest. Świetnie sprawdza się w jasnych i przy większym udziale ciemnych piwach. Aha, czyli sprawdza się w jasnych i w ciemnych. Ale jeśli damy go więcej, to w ciemnych. W których pożądany jest efekt wędzonki. No i właśnie tutaj z tym słowem, w których pożądany jest efekt z tym zwrotem mam problem. No bo dokładnie nie wiem, czy efekt wędzonki wiśniowej jest pożądany w sweet staucie, w milk staucie. Też możemy tutaj śmiało w domach mówić o milk staucie. Użycie 5 do 60% zasypu, skład 100% słód jęczmienny. Kurczę, no... Ja go mam procentowo 3,27%, a więc no można powiedzieć, że postępuję wbrew zasadzie, ponieważ tego mam mały udział, bo jak to jest zasugerowane od 5 do 60%, no ja jestem ciekawy, jak wyglądałoby piwo, które miałoby w sobie 60% tego słodu. Ja go otworzę. Ale wędzona, no ale kurczę, powiem wam, że jest taka szlachetna ta wędzonka. Znaczy nie jest to szynkowa wędzona.
Aczkolwiek mam takie skojarzenie, że przydałaby się taka szyneczka pachnąca czymś takim. To jest efekt takiego przypalonego... Ja bym to porównał... z przypalonym mlekiem w garnku, kurczę. Może będzie pasowało. Ale takim... nie chodzi tu o mleko, ale o przypalone mleko. Ta wędzonka idzie bardzo wyraźnie w stronę wędzonki dymnej. Takiego zmęczonego ziemniaka w ognisku. No, zobaczymy. 3% myślę, że jakoś wielce nie zakłóci odbioru tego, że to piwo będzie słodkie. No, będzie słodkie i delikatnie wędzone. No, 3,26% sam jestem ciekawy, czy co to z tego będzie. Dalej, drożdże, nie marudzę. Drożdże to Wyest numer 1084, czyli Irish Ale, zrobione 27 listopada 2017 roku, czyli świeże, czyli te drożdże nie mają jeszcze miesiąca. Stąd w ciągu po aktywacji starteru, który jest w środku, aktywatora, przepraszam, w ciągu niecałych 12 godzin napuchły do takiej postaci. I tutaj niespodzianka, uwaga, tak jak ja zawsze zalecam, trochę mieszam, bo je tam wymieszam z aktywatorem, z starter. Startujemy z balingu bez laktozy. Nie pamiętam teraz, 12,4? Uwagi. 12,6. Laktozy zadajemy do 14,8, a więc do górnej granicy stylu 14,8,8,7. Czyli to będzie piwo jakby z tych górnych widełek. Sam jestem ciekawy. Nagazowanie będzie niskie, oczywiście kegowe. No i zobaczymy, co wyjdzie. Na balkonie już praktycznie skończyło się nagazować Hopfest Pale Ale. Będę to dzisiaj próbował. Może coś nagram. Podejrzewam, że nagram. Ciekawy jestem bardzo efektu. Szyszka Centennial, 48 godzin na cold crashu na balkonie. No jak naciskałem dekiel, to aromat z rurki, z bulkadełka, no był bardzo podobny do tego piwa pitego w okolicach Londynu, gdzie relacja okaże się prawdopodobnie chyba na Sylwestra. Piwa, które mnie położyło na łopatki, był to, przypomnę, Pale Ale z browaru Szalona Wiewiórka, po angielsku oczywiście Matt Squirrel. Pale Ale, Hopfest Pale Ale, no niesamowite piwo, bardzo świeże. Skład zobaczycie, będzie tutaj jakby podany jak zwykle w formie nagrania obrazu. Podstawą jest Viking Pale Ale Malt, 2,95 kg. Dalej laktoza 0,5 kg. Zastanawiałem się nad większym udziałem, ale niech będzie tylko 0,5 kg. Zobaczymy, czy będzie wyczuwalna, czy nie. Favcet Pale Chocolate 350 g. Favcet Crystal 160. Thomas Favcet w ogóle 290 g. Palone żyto też od Favceta 210, płatki barley, to znaczy płatki jęczmienne, 190 g płatki pszeniczne, 190 g, no i oczywiście smoked malt cherry wood breeze 170 g, black malt z Thomas Favcet 150 g, żeby dopełnić kolor, cukier kandyzowany brązowy 100 g. Czyli będzie słodko. Ten cukier troszeczkę piwo powinien uwytrawnić, żeby nie było tak słodko. Stąd ten cukier. Cukier, który powinien zostać zadany w piwach belgijskich. Ja użyję do Milk Stouta. Surowce, co to jest? W razie co, tak to wygląda. Jest tutaj go 100 gramów. A ja tutaj dodałem, żeby nie było siary. 100 gramów, czyli całą torebkę. Dalej, EKG chmiel, 35 gramów na godzinę. I, żeby było ciekawie, 25 gramów chmielu Archer, chmiel UK. To jest dziwny chmiel. Przyznam się, że on trochę leży w lodówce, ale nie cały rok.
Chmiel o właściwościach, krótko mówiąc, uniwersalnych, z łagodnym aromatem kwiatowym oraz nutami cytrusowymi. Gorczkowe wartości chmielu, tradycyjne, brytyjskie, ale we wczesnym chmieleniu. A ja go dam na 20 minut, czyli na smak. No zobaczymy, co wyjdzie. Zobaczymy, co wyjdzie. Takie będzie to udziwnione piwo. No i oczywiście Weir Flock tabletka, 10 minut przed końcem gotowania, która sklaruje to piwo. Jak ta tabletka działa, zaraz zobaczymy w Hopfeście, który naleję sobie po śrutowaniu, po robocie. Ja mam pierwszy kilogram zważony, także biorę się do roboty. Chciałem was tym filmem jakby dać wam sygnał, że zaraz po tym Hopfeście, który kończy się za jakiś czas, niedługo już, będzie seria, no niestety w styczniu już, bo filmy są zaplanowane już do 9 stycznia. Rozpoczyna się seria Sherry Milk Sherry Sweet Stout. Sweet, jeszcze w dodatku. Mam nadzieję, że ten cukier trochę zmniejszy ten uczucie sweet. A więc do roboty.